Dobrze, ale to, co teraz powiedziałeś, jest absolutnie szokujące dla chyba wielu widzów, no bo mam takie wrażenie, że obecny obóz rządzący w zasadzie oparł całą swoją wielką strategię, całe bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, moje, twoje, całej ekipy historii realnej, a także państwa, którzy oglądają, właśnie na tym, na odwrotnym założeniu, że Stany Zjednoczone są zawsze tutaj, że będą nam pomagali, ratowali nas, bo nas kochają i tak wszystkie te, znacie państwo doskonale te frazesy, no to jeżeli będzie tak, jak ty mówisz, to to oznacza dla Polski katastrofę. Albo wydoroślenie. Czyli zmianę z kolei wielkiej polskiej strategii. To jest dopiero najbardziej sexy temat. Nasza wielka strategia, Piotrze. Nasza. I to teraz powiedzmy, że mówimy absolutnie o przyszłości. Bo my ją powinniśmy mieć. Powinniśmy. I mało tego, myślę, że ją podskórnie mamy. Polacy będą junior partnerem Niemiec, ale Niemcy wciąż będą mieli ostatecznego pana lennego, globalnego USA. I to jest bardzo dobra opcja dla Polski. Ale polscy politycy uważają, że niepodległość jest kwestią absolutną i nie będą tu z Niemcami w ogóle rozmawiać na ten temat. Nie rozumieją tego, o czym powiedziałem. Niemcy oczywiście się w ogóle nie spodziewają, że my mamy taką niedowierzałość, żeby w ogóle coś takiego proponować. To jest inna sprawa, tak? Bo nie nauczyliśmy ich przez ostatnie 30 lat, że my potrafimy w ogóle samodzielnie podejmować takie rozmowy. Rosja za Putina zatrzymała ekspansję NATO i Unii, wojną w Gruzji i Donbasie. A teraz oczekuje, że Europejczycy, Francuzi, Niemcy będą ją traktować jako partnera do koncertu mocarstw, a Polacy i inne państwa tymczasowe, sezonowe Europy Środkowo-Wschodniej mają być obezwładnione sprawczości. Mają Inni mają za nim zdawać. Francuzi, Niemcy, a my Rosjanie. Ale najpierw z Amerykanami, którzy odejdą, żeby sobie odeszli. I to jest gra o Polskę, dlatego że to nie jest czcze gadanie o wojnie, tylko to dotyczy decyzji, samodecyzyjności. Czy mamy Świnoujście, elektrownie, Puławy, autostrady.